Dzień drugi. Wyciągamy schaby. Jak widzicie, jest tego płynu. Wylewamy go. Zaraz umyjemy naszą oknie. Ściągamy cały ten cukier, który pozostał na mięsie. Używamy najlepiej noża stołowego. Nie zrobi nacięć. Nie potniemy rąk. Jeżeli zaczynamy zabawę w kuchni, zobaczcie, jak pięknie nam schodzi ten cały cukier i te sącze. Nie będziemy płukać, nie będziemy myć tego mięsa. Dokładnie musimy ściągnąć ten cukier. Czuć go po prostu w ręku. Zobaczcie, jak schodzi. Przypomina to męskie golenie, kiedy nasi dziadkowie i pradziadkowie używali brzytew. Teraz już się tego nie robi. Dobra, schaby mamy już wytarte z tego cukru. Sól rozsypujemy na naszej tacy. Kładziemy mięso i obtaczamy je, żeby sól przyczepiła się. Śmiało możemy, sól wchłonie się do tego mięsa tyle, ile ma być, a resztę po prostu zostanie na mięsie, więc dokładnie musimy obtoczyć. Sól jest potrzebna w procesie konserwacji, ale nie takiej zielandora czy tam, tylko nasi pradziadowie używali kiedyś po prostu do tego, żeby pod szczepą móc przechować bez lodówki. W dawnych czasach soliło się mięso i suszyło, chowało się blisko komina, czy zimową porą się opekowało. Ale służyła do tego ogólnie sól, tak? Zobaczcie, nie mamy śniegu za oknem, jest styczeń, ale na naszej tacce pojawił się śnieg w postaci naszej soli. Dokładnie solimy.